Co na to Twój lekarz? Medyczny podcast. Mówimy o zdrowiu w przestępny sposób. Zaprasza Dariusz Litera. 61% pań w miarę regularnie raz w roku odwiedza ginekologa. 25% umawia się na wizytę raz na 3 lata, ale 13% nigdy nie rejestruje się do tego specjalisty. To dane z raportu Profilaktyka zdrowia kobiet. Specjaliści zwracają uwagę na jeszcze jeden bardzo niepokojący sygnał. Tylko jedna trzecia polek korzysta z badań cytologicznych. Ciekawe, co na to Twój lekarz? Dzisiaj Twoim lekarzem jest ginekolog dr Bartłomir Ślusarski. Witam, panie doktorze. Witam. Jak to jest z tym badaniem cytologicznym? Co to właściwie oznacza? Co to jest za badanie? Bo ba my, faceci, raczej na takie badanie nie trafimy. A oczywiście. A panie, tak. nasze partnerki, nasze żony, nasze córki powinny na nie trafiać i to niektóre bardzo często. Badanie cytologiczne powinno być jednym z najważniejszych badań ginekologicznych w gabinecie lekarskim. Przede wszystkim cytologiczne. Cytologia jest to badanie diagnostyczne w kierunku wykrywania raka szyjki i macicy. I to jest tak naprawdę słowo klucz. Cytologia powinna być wykonywana według standardów WHO i innych również raz na 2-3 lata. Natomiast ja swoim pacjentkom zawsze badanie cytologiczne każę wykonywać raz do roku. I wtedy mogą czuć się bezpieczne? Mogą czuć się bezpieczne. Cytologia wykonywana raz do roku daje nam pełny obraz diagnostyczny. I pacjentki mogą czuć się naprawdę bezpieczne. Czy do badania cytologicznego trzeba się przygotować w jakiś specjalny sposób? No Pacjentka przychodzi do gabinetu i. Ważny jest tylko dzień cyklu miesiączkowego. Cytologię powinno się wykonywać mniej więcej 5 dni po skończonej miesiączce do 12-13 dnia cyklu. Czyli w pierwszej fazie cyklu miesiączkowego to jest taki najlepszy moment na popranie badania cytologicznego. I wtedy te wyniki będą najbardziej wiarygodne? Najbardziej będą wiarygodne. Rozumiem, jak długo czeka się na wynik? To tak naprawdę zależy. My teraz czekamy około 3-4 tygodni na wynik cytologiczny. Ale to w zupełności jest jakby czas wystarczający, także spokojnie możemy sobie tyle czekać. W internecie wyczytałem, że bardzo często pacjentki pytają, jakie są różnice między tradycyjną cytologią a cytologią wpłynie? Cytologia płynna jest oczywiście teraz cytologią, która jest bardzo popularna. Jest ona rzeczywiście bardziej szczegółowa od starej cytologii szkiełkowej. Ona też pokazuje nam dokładnie pod kątem też stanów zapalnych, które mogą wystąpić w trakcie badania cytologicznego. Jest to cytologia, która ma też troszkę inną metodę badania, przede wszystkim. Jest cytologią bardziej szczegółową. A co na to twój lekarz? Dla nas, facetów, powiedzmy, pobieramy tak naprawdę. Komórki i badamy komórki, prawda? Patrzymy, czy one są jakoś zmienione. Tak. Na tak. tym to polega, żeby ocenić, czy mogłyby stanowić zagrożenie potencjalne, czyli na przykład nowotworzyć. Te komórki oczywiście cytolog, który po prostu bada wynik cytologiczny, czy może nie wynik, tylko obraz, który jest pobrany podczas wymazu cytologicznego, on dokładnie obserwuje i patrzy mniej więcej pod kątem stopnia rozwoju tych komórek, które ewentualnie uległy metaplazji, prawda? I tak naprawdę wynik cytologiczny na tym się głównie opiera. Metaplazji, czyli takiemu... Przekształceniu. Przekształceniu, trochę patologicznemu już. No oczywiście, że tak. Dokładnie. I tu w zależności od stopnia tego przekształcenia trzeba podejmować jakieś Kroki i decyzje. No Dokładnie. i pan doktor otrzymuje taki wynik, pacjentka przychodzi z takim wynikiem, tak. albo ten wynik przychodzi do pana doktora, jakie kroki podejmuje się na podstawie tego wyniku? W zależności oczywiście od wyniku, bo wynik cytologiczny niekoniecznie zawsze musi nam mówić o takim czarnym scenariuszu, czyli typu rak szyjki macicy. Większość tak naprawdę wyników cytologicznych to są tak zwane grupy pierwsze, drugie, gdzie na przykład cytolog pisze, że obraz jest prawidłowy, ale mamy na przykład stan jakiś zapalny. No, typu na przykład infekcja bakteryjna, czy infekcja grzybicza i my po prostu wtedy leczymy pacjentkę w sposób farmakologiczny. No dobrze, a jak ten stan się podwyższa, stan zagrożenia? No to wtedy w takim razie robimy pogłębioną diagnostykę i to już w zależności od wyniku tak naprawdę wysyłamy albo do poradni onkologicznej albo wysyłamy pacjentki na kolposkopię albo na przykład idziemy w kierunku badania w kierunku HPV czyli to jest taka bardziej głębsza diagnostyka która zależy głównie od wyniku tego podstawowego z którym przychodzi pacjentka do gabinetu lekarskiego Ja już się obkułem, bo HPV to wirus brodawczaka ludzkiego No dokładnie Mówiąc kiedyś o szczepieniach przeciwko HPV, mm. troszeczkę już na ten temat poczytałem, więc wyjaśnijmy może tym naszym słuchaczom, którzy nie wiedzą. Wirus brodawczaka ludzkiego to wredny wirus jest tak naprawdę. Jest to wirus bardzo wredny, ponieważ tak naprawdę większość raków szyjki macicy spowodowany jest przez wirusa HPV. I trzeba o tym pamiętać, że ten wirus jest głównym generalnie patogenem, jeżeli chodzi o powstawanie raka szyjki macicy. No są szczepienia, a ludzie się nie szczepią? Podejrzewam, że od tego roku są szczepienia dla wszystkich, które powinny być rekomendowane. No to szczepmy się wszyscy. Oczywiście, że tak. Wiem, że coraz większym zainteresowaniem cieszą się szczepienia dla nastolatków, tych młodych nastolatków, uh -huh. 12-13 lat. Tak. Tam zarówno chłopcy, jak i dziewczynki powinni być szczepieni, z tego względu, żeby ten wirus brodawczak ludzki nie przenosił się w tej populacji najmłodszej. Oczywiście, że bo jeżeli tak. oni wszyscy będą uodpornieni, to będzie mniej jednostek tych chorobowych. Tak, tych rozpoznań tak. za jakiś czas będzie znacznie mniej, prawda? Tak. Sensowne byłoby szczepienie wszystkich obowiązkowo. To byłoby sensowne, bo spowodowałoby gwałtowny mhm. spadek wykrywanych później nowotworów. Nawet teraz, tak naprawdę, powinny być też szczepione te osoby, które. Już mają wirusa HPV. Kiedyś było tak, że te szczepionki były tylko dla młodych dziewcząt, prawda, jeszcze przed pierwszym okresem współżycia. Natomiast już teraz te szczepienia są rekomendowane też dla tych pacjentek, które już są zakażone wirusem HPV, ponieważ jest to już udokumentowane, że zaszczepienie już pacjentki zainfekowanej też zmniejsza ryzyko występowania raka szyjki macicy. To jest bardzo cenna informacja i myślę, że wiele naszych słuchaczek zainspiruje do tego, żeby skonsultować się z lekarzem i jednak taką szczepionkę. Zażyć, dlaczego mielibyśmy odmawiać sobie zdrowia? W jakich sytuacjach zalecane jest wykonanie testu HPV oprócz standardowego badania cytologicznego? No, przede wszystkim wtedy, kiedy wychodzi wynik cytologii nieprawidłowy. Wtedy też często pacjentkom się powinno takie badanie w kierunku wirusa HPV zalecać. Czyli wszystko zależy tak naprawdę od wyniku cytologii. Rozumiem. I to pan doktor interpretuje. Dokładnie Patrzy tak. pan w te wyniki i mówi: No tak, powinna pani jeszcze zrobić test, zobaczymy, co będzie dalej. Co na to twój lekarz? Mówimy o zdrowiu w przystępny sposób. Zaprasza Dariusz Litera. Jakie są potencjalne konsekwencje takiej długotrwałej infekcji HPV? To zawsze jest nowotwór? Nie zawsze jest nowotwór, natomiast jeżeli mamy infekcję HPV, ta pacjentka już wymaga wizyt częstszych ginekologicznych przede wszystkim i na pewno regularnego badania też pod kątem wymazu cytologicznego. Czyli częściej cytologia u takich pacjentek? Dokładnie tak. A jak częściej? To też zależy Oj, no. od wyniku cytologii tak naprawdę. Natomiast jeżeli jeżeli mamy wirus HPV, to ewentualnie raz na pół, na raz do roku. Żeby mieć to cały do czas pół pod do roku. Kontrolą. Czasu. Tak jest. Co radzi twój lekarz? Jakie opcje leczenia dostępne są w przypadku wykrycia nieprawidłowości w wyniku badania cytologicznego? Bardzo szeroki zakres. To mogą być też leczenie przeciwinfekcyjne, przeciwzapalne, leczenie główne. Jeżeli mamy wyniki, które są już wynikami podejrzanymi w kierunku zmian przedrakowych, to mamy takie badania jak kolposkopia, mamy badania takie jak oczywiście już później w konsekwencji może być też nawet konizacja częściowa szyjki macicy, czyli pobranie wycinków do badania histopatologicznego. Tak naprawdę leczenie zależy przede wszystkim do wyniku cytologii. Dlatego te cytologie drogie panie, trzeba po prostu wykonywać. Jeżeli już macie na tyle determinacji, żeby umówić się do specjalisty ginekologa, to na pewno ta cytologia powinna być konsekwencją tej wizyty i kontynuacją sprawdzenia regularnie co rok, czy też jak pan doktor zaleci, na przykład co dwa lata, bo może się okazać, że nie ma takich zmian, że trzeba robić to co rok. No ale pan doktor zaleca corocznie, więc nie będziemy tutaj polemizować. Jak często powinno się wykonywać badania kontrolne po wykryciu nieprawidłowości Nieprawidłowości. Jeżeli już Pan doktor widzi, że są te nieprawidłowości, to co? Co pół roku? Co pół roku. I wtedy to absolutnie wystarczy? I to w zupełności wystarczy. Co pół roku jest to takie badanie standardowe. No dobrze. Jak zachęca Pan doktor pacjentki, żeby jednak przychodziły częściej? Przede wszystkim pacjentkom trzeba tłumaczyć, jakie mogą być konsekwencje braku diagnostyki. I jeżeli to pacjentce się bardzo dobrze wyjaśni, to pacjentki naprawdę przychodzą często i to rzeczywiście bardzo dobrze służy pacjentkom. Życzymy samych takich świadomych pacjentek, które dbają o swoje zdrowie i patrzą z ufnością w przyszłość i bez obaw jakichkolwiek. Dzisiaj mówiliśmy o cytologii. To podcast Co na to twój lekarz? A naszym gościem jest ginekolog dr Bartłomiej Ślusarski. Dziękuję panie doktorze. Dziękuję bardzo. Co na to twój lekarz? Wszystkie odcinki medycznego podcastu dostępne są na stronie Twój oraz na popularnych platformach streamingowych. Co tydzień nowy odcinek.